Hej, kochani, tu hulaj dusze paranormalne i słuchamy dzisiaj 14 podcastu z serii Historie Widzów. Dla nowych na kanale to po pierwsze witam cieplutko, a po drugie jest to seria, gdzie przedstawiam właśnie wasze paranormalne historie. Jeżeli ktoś chce się podzielić swoją, to na dole do komentarza jest przypięty mail, na który można wysłać swoją historię, albo jest on też w opisie. No ogólnie, jeżeli ktoś chce, to znajdzie. Więc rzecz jasna, czekam na Wasze historie, a teraz, już bez zbędnego przeciągania, zapraszam do słuchania. Forma tej serii się oczywiście nie zmienia: ja czytam Wasze historie, a potem dodaję parę słów od siebie i przechodzimy sobie dalej na tych, którzy są nowi. Tak więc, historia numer jeden. Witaj, kochana duszo, obejrzałam kilka Twoich odcinków i postanowiłam podzielić się swoją historią. Zacznę od przedstawienia się. Mam na imię Litka i mam 18 lat. Rok temu przeprowadziłam się z rodzicami. Wcześniej mieszkaliśmy w starym domu, wbudowanym w 1900 roku, którego większość, którego większość sytuacji będzie dotyczyła. Chciałabym też przedstawić moją mamę, która jest ciekawą osobą. Ma ona bardzo często prorocze sny. Na przykład przewidziała śmierć przyjaciela rodziny, mimo jego dobrego stanu zdrowia. Co myślę, że ciekawsze, posiada ona naszyjnik z krzyżykiem wysadzanym cyrkoniami. Jest to biżuteria, która w rodzinie mojego taty była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jednak nie to jest dziwne. Za każdym razem, gdy odchodzi jedna osoba z mojej rodziny, wypada jedna cyrkonia. Na przykład stało się to na pogrzebie mojej prababci, do której jeszcze wrócimy. Wracając do mnie, urodziłam się 1 listopada. Jednak mimo wielu przestróg nie czuję nic złego z tym związanego. Moje narodziny były tym samym dniem, w którym moja prababcia obchodziła swoje setne urodziny. Zmarła jednak kilka miesięcy, miesięcy później. W temacie domu jest on dwupiętrowy oraz podpiwniczony. W samej piwnicy znajdowały się kreski, takie jak w więzieniu, którymi więźniowie odliczają dni do wyroku. Co też na pewno, też na pewno ma znaczenie, to informacja, że dwaj moi wujkowie odeszli w tym domu. Jednak miało to miejsce w drugiej jego części, gdzie do dzisiaj mieszka moja babcia z dziadkiem. Przechodząc do meritum, pierwsze kilka historii przytrafiło mi się, gdy miałam około 11 lat. Jak pewnie większość dzieci, lubiłam siedzieć po nocach oglądając bajki pod kołdrą. Właśnie podczas owego dnia usłyszałam kroki. Pomyślałam jednak, że to moja mama, więc szybko schowałam telefon pod poduszkę i odwróciłam głowę w stronę ściany. Jednak zamiast głosu mamy usłyszałam bardzo ciężki i zachrypnięty, ale kobiecy głos, który powiedział idź spać. Nie pamiętam nawet momentu, kiedy zasnęłam. Jedyne co pamiętam to wielki dreszcz strachu, który przyszedł przez moje całe ciało. Kolejna sytuacja miała miejsce kilka miesięcy później. Konkretniej był to sen, tak jeszcze konkretniej, sen we śnie. Widziałam siebie śpiącą, i nagle za drzwi wyjrzała wysoka, czarna oraz pokryta. Czerwoną, czerwonymi plamami, plamami, postać. Z pewnością był to mężczyzna. Całe jego ciało pokrywały kolce oraz ćwieki. Nie patrzył on jednak na moją śpiącą postać, tylko prosto w moje oczy. Pamiętam, że ta postać zaczęła podchodzić coraz bliżej. Zaczęłam uciekać, zostałam złapana i dosłownie wciągnięta pod podłogę. Gdy opowiedziałam ten sen mojej mamie, bardzo się wystraszyła, jednak nie powiedziała czemu. Oprócz kilku proroczych snów nie było to nic spektakularnego, na przykład zjazd niespodzianka mojego taty z zagranicy, miałam spokój aż do wieku 16 lat. Zaczęło się robić coraz dziwniej. Jednak jedną z najdziwniejszych sytuacji, która mi się przytrafiała bardzo często, po przeprowadzce nic takiego już się nie dzieje, było to, że gdy wchodziłam do danego pomieszczenia, robiło się w nim bardzo zimno. Czego osobiście nie odczuwałam, jednak moi bliscy już tak. Dopuszczałam pomieszczenie, było znów bardzo ciepło. Kilka razy próbowałam wyszukać w internecie, z czego to może wynikać. Jednak za każdym razem, gdy już myślałam, że znalazłam to, czego szukałam, wyłączało mi się urządzenie, na którym wyszukiwałam informacji. I tyczyło się to kolejno: mojego telefonu, mojego laptopa, telefonu moich rodziców oraz tableta brata. Jako ostatni akcent dodam, że moja rodzina jest bardzo wierząca, sama byłam lektorką w pobliskiej parafii. Bardzo chciałabym usłyszeć Twoją opinię na ten temat. Pozdrawiam Cię krótko Ciebie oraz widzów, oraz wyrazy współczucia po utracie dziadka. Moi kochani, to już jest koniec tej historii. Bardzo dziękuję za wyrazy współczucia oraz również pozdrawiam. Jeżeli chodzi o historię, to ewidentnie mamy do czynienia z domem, który ma już ponad 100 lat i zapewne na tym przełomie przewinęło się przez niego wiele osób. Wiele osób też spędziło tam swoje ostatnie chwile życia. I ten dom no, przeżył naprawdę wiele smutków, wiele radości i, i, i tych wszystkich emocji, które jednak kumulują się w miejscach. Jest takie fajne powiedzenie, które bardzo, ale to bardzo do mnie trafia, a mianowicie miejsca to nie pomieszczenia, miejsca to ludzie, i tak naprawdę to my tworzymy swój dom, swoje miejsce, które napełniamy albo pozytywnymi, albo negatywnymi emocjami. W tej sytuacji jednak wygląda to tak, jakby jakaś dusza próbowała się z tobą skontaktować albo poprzez sny, albo poprzez głosy. Nie wiem, jak wyglądała do końca sytuacja rodzinna. Mam tutaj na myśli fakt, czy może byłaś najmłodszą osobą w rodzinie, ponieważ już w tym podcaście i w Waszych historiach dość często powtarzał się ten motyw, nawet kilka teorii o tym przedstawiałam, że dzieci widzą dusze, że dzieci widzą albo duchy, albo zjawiska, coś czego nie widzą dorośli. I tym samym, jeżeli jakaś dusza chce się z nami skontaktować, no to prędzej skontaktuje się z, z taką młodą osobą osobą, która może jeszcze nie do końca uruchomiła w sobie taką barierę na zasadzie: widzę jakąś przeźroczystą postać, i przecież to nie jest logiczne, tak nie może być, no bo, nie wiem, duchy nie istnieją. Dzieciaki nie patrzą takimi kategoriami, więc no, takim duszom jest się łatwiej z nimi skontaktować. W tym wypadku można byłoby zapytać rodziców, czy może miały miejsce jakieś incydenty, gdy byłaś jeszcze młodsza. Co do mamy, to ewidentnie widać, że twoja mama jest osobą medialnie otwartą, osobą, która ma zdolności parapsychologiczne, i biorąc pod uwagę, że, że napisałeś, że też miałaś te prorocze sny, to nie wykluczone, że idzie to z pokolenia na pokolenie po linii żeńskiej. I właśnie tutaj też można byłoby się zagłębić, jeżeli oczywiście ktoś ma czas i ochotę, w historię swojej rodziny. No dobrze, moi kochani, czas na historię numer dwa. Cześć, hulaj duszo. Moja historia nie jest do końca historią typowo paranormalną, ale może cię zainteresuje. Zacznę od tego, że nigdy nie miałam żadnych sytuacji mogących wskazywać na to, że mam jakikolwiek kontakt ze stworzeniami znajdującymi się po drugiej stronie. W przeciwieństwie do mojej mamy, która wykazuje zdolności osoby medialnie otwartej, ale to już inna historia, a raczej anegdoty, które może kiedyś ci opiszę. Wracając jednak do mnie, nigdy nie miałam sytuacji, których nie potrafię wyjaśnić. I całe szczęście, bo na samą myśl o tym, że mogłabym mnie coś takiego spotkać, mam dreszcze na całym ciele. Ale przecież nie piszę do ciebie, żeby ci się tym pochwalić. E, mówiąc nigdy, mam na myśli nigdy na jawie. Mój fart. Do braku takiej sytuacji kończy się z chwilą, kiedy zasypiam. Wtedy zaczyna się jazda bez trzymanki. Parę lat temu wyglądało to mniej więcej tak. Zasypiam i chwilę później się budzę. Jestem w moim pokoju lub w miejscu, w którym zasnęłam. Pracuję dorywczo na nocnych zmianach na stacji paliw, a tam zwykle uda mi się przymknąć oko na 2-3 godziny. Wtedy coś lub kogoś czuję. Na najróżniejsze sposoby. Zwykle czuję, że ktoś mnie dotyka. Na początku to nic wielkiego, ale po chwili jednak jest to uścisk w miejscu, w którym czułam dotyk. To coś nie pozwala mi się poruszać, wyrywam się, zaczynam płakać. Po jakimś czasie się budzę, oddycham z ulgą, że to był tylko sen. Nagle to powraca i sytuacja się powtarza. Tylko, że ja cały czas tak naprawdę śpię. Można powiedzieć, śni, się, śni mi się, że się budzę i tak parę razy, dopóki naprawdę się nie obudzę. I czasami tak całą noc, do rana. Przypominam, tak wyglądało to parę lat temu. Poczytałam trochę o tym, zmora nocna, świadomy sen, paraliż senny, różnie to nazywają. Zauważyłam też bardzo ciekawą rzecz. Rzecz. Będąc w tym śnie, cały czas jestem w pewnym sensie świadoma. Wiem, co się dzieje, jednak nie wiem dlaczego. Postanowiłam to wykorzystać. Z racji tego, że jestem osobą wierzącą, przede wszystkim postawiłam na modlitwę. Poczytałam też parę rad w internecie i znalazłam m.in. jak się budzić. Opracowałam też swoją metodę na wybudzenie się, o której za chwilę napiszę. Odkryłam też, że żeby przerwać ten ciąg snów jeden po drugim, muszę w momencie, kiedy naprawdę się, kiedy naprawdę się obudzę, zmienić całkowicie pozycję spania np. z boku na drugi bok lub brzuch. Wcześniej nigdy nie wiedziałam, kiedy przyjdzie ten sen. Teraz też nie przewidzę każdego razu, jednak czasami, już kładąc się spać, wiem, że to nastąpi. Ponieważ to zdarza się zawsze, kiedy kładę się bardzo zmęczona. Nie wiem dlaczego. Im bardziej śpiąca jestem, tym większe prawdopodobieństwo, że to nastąpi. Więc teraz wygląda to tak. Kładę się do łóżka, zasypiam. Wydaje mi się, że się budzę, więc mój widzę mój pokój, widzę, że kot śpi obok mnie i czuję niepokój. Od razu staram się wybudzić na dwa sposoby: jeden wyczytany w internecie, jeden mój wypracowany. Pierwszy z nich to maksymalne skupienie się na poruszaniu jakąś częścią ciała. W moim przypadku skupiam się na palcach u rąk i stóp. Z całej siły staram się nimi poruszać. Z drugi z nich to silne zaciskanie powiek. Nie wiem dlaczego, ale to pomaga mi się wybudzić. Jeśli się nie obudzę, zaczyna się zwykle coś dziać. Moja zmora przychodzi w różnych postaciach. Czasem wygląda jak dementor z Harry'ego Pottera. Czasem od tyłu łapie mnie za szyję i zaciska, a czasem do mnie mówi. Kiedyś bałam się tego najbardziej, teraz zwykle mówię: Boże, pomóż mi! i odpowiadam, i odpowiadam jej, lub nawet sama zaczynam rozmowę. Pytam, co chce ode mnie: mówię, żeby odeszła i dała mi spać, bo nie chcę, żeby u mnie była. Oto jeden z przykładów. Mieszkam sama na piętrze domu, a rodzice mieszkają na dole. Zasnęła, zasnęłam, sen się rozpoczął, czułam niepokój, widziałam ciemne postacie biegające po domu. Ja wciąż leżałam, nie dawały mi spokoju, zaczepiały, szeptały, powiedziałam wtedy idę spać na dół, bo tego nie wytrzymam, jestem tu sama. A nagle w odpowiedzi usłyszałam nie jesteś sama, my z tobą jesteśmy. I za mojego łóżka wyłoniły się ciemne postacie i około dziesięć par dłoni skierowanych w moją stronę. Wtedy zaczęłam kopać nogami i krzyczeć, i tak sens się skończył. Pozornie się obudziłam. Gdy wydawało mi się, że już śpię, leżę i jestem na jawie, poczułam coś obok mojej głowy i nagle usłyszałam, ciągle jesteśmy. I zaczęłam znowu rzucać się po łóżku. Z racji z tego, że żadna metoda wybudzenia nie działała, zaczęłam gryźć się w palce u dłoni. Wtedy się obudziłam, już tak naprawdę. Byłam pewna, jak zawsze, że tym razem się poruszyłam przez sen. Jednak obudziłam się w tej samej pozycji, a palce u rąk bolały mnie tak, jakby chwilę wcześniej ktoś mocno zaciskał na nich zęby to jeden z przykładów jest ich więcej mogą mi opisywać dłużej zwykle jak czuję że zmora gdzieś mnie łapała ściskała to miejsce rano lub po prostu po przebudzeniu boli mnie przez jakiś czas czasem też widzę moją małą kicę jako jakąś ciemną postać czasem widzę że biega po mnie ale jest inna dziwna nienaturalna Nigdy nie widzę siebie jako obserwatora. Zawsze wszystko, ci, zawsze wszystko, co się dzieje, wydarza się z mojego punktu widzenia. Nie brzmi to może tak źle, gdy o tym się czyta, ale jak ktoś tego doświadcza, naprawdę potrafi zestresować. Najgorsze jest to, że do końca nie wiem, czy w którymś momencie ja naprawdę się wybudzam, czy jest to dalej jedynie sen. Nigdy nie myślałam o tym jako o opętaniu przez demona, raczej myślę o tym jak o koszmarach spowodowanych może jakimiś problemami, zmęczeniem, nieodpowiednim wyciszeniem się przed snem, jednak zawsze wolę się wtedy pomodlić. Na pewno to nie zaszkodzi. Ciekawi mnie, czy ktoś z Twoich słuchaczy doświadczył podobnych sytuacji. Może ma jakieś sprawdzone metody unikania tych snów, albo radzi sobie z tym w jakiś inny sposób. Pozdrawiam Cię cieplutko, Agata. Bardzo dziękuję za podzielenie się swoją historią. Ja również pozdrawiam cieplutko i przyznam szczerze, że takiej historii, to my jeszcze na kanale nie mieliśmy. I przyznam szczerze, że czułam ogromny niepokój, czytając o tym. Po pierwsze, pytanie do Was, bo jeżeli ktoś miał styczność z podobną sytuacją, to, to byłabym wdzięczna, gdyby może wspomniał o tym w komentarzu i dał jakieś swoje rady radzenia sobie z tym, no bo myślę, że też Agata potem napisała. Natomiast ja tutaj widzę dwie kwestie i dwa rozwiązania. Pierwsza z nich to jest to faktycznie racjonalne wyjaśnienie tej sytuacji, a mianowicie kwestie o podłożu emocjonalnym. Może jakaś rzecz, która się wydarzyła w przeszłości, może jakiś moment, od którego w ogóle to się zaczęło, czy coś się wtedy wydarzyło w życiu, czy, czy z czymś może mieć to związek. Może to być też zespół stresu pourazowego, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, więc tutaj no, głęboka analiza tego, od kiedy ma masz do czynienia z tą zmorą, z tymi snami. Natomiast druga sprawa, druga kwestia i drugie rozwiązanie, które mi przychodzi na myśl, to faktycznie jest to rozwiązanie paranormalne i kwestia paranormalna. Tyle, że nie byłabym do końca przekonana, czy jest to zmora nocna, ponieważ z tego co wiem, z, czego, z tego co miałam okazję porozmawiać czy ze znajomymi, czy poczytać na ten temat, bo ja sama na szczęście mam nadzieję, że nigdy to się nie wydarzy, nie, nie miałam do czynienia ze zmorą nocną, ale no, dowiadując się jedynie czysto teoretycznie, to Zazwyczaj ta zmora nie przychodzi po to, żeby z nami porozmawiać, nie odzywa się, czy, czy przebiera aż tak różne postacie. To też ciężko powiedzieć. Tutaj mamy do czynienia z kotem, albo mamy też do czynienia z tym, że wydaje się być dementorem. Dodatkowo dochodzi tutaj uczucie snu na jawie i na ten temat mogę się trochę wypowiedzieć, ponieważ ja sama dość często mam takie sny na jawie, że do końca nie wiem czy śnię, czy nie śnię. Mam wrażenie, że słyszę jakieś głosy, właściwie to są nie wiem analiza tego co się działo w danym dniu i jakieś tam plany na przyszłość. Nie, w mojej głowie odbiegam i już jestem w mojej głowie następnego dnia się budzę i wszystko się odgrywa, tak naprawdę tak nie jest. No ale to już takie, takie dziwne psycho Związane ze snem na jawie. U mnie to się dzieje właśnie w sytuacjach dużego stresu, więc być może ma to jakiś związek. Tak samo u autorki historii. Coś, co bym radziła, to szczera rozmowa z tym, z tym, co się pojawia. Skoro jesteś w stanie usłyszeć, że mówi, że jesteśmy, albo że tutaj jestem, to warto byłoby przejąć kontrolę. Tym bardziej, że jeżeli masz świadomość tego, że jest to sen na jawie, że wiesz, co się dzieje, że wiesz, że to jest sen. I masz tego świadomość, to warto jest tak, tak naprawdę szczerze porozmawiać, skupić całą swoją siłę, całą swoją energię, całe swoje skupienie na tym, aby dostać odpowiedź od tej postaci: kim ona jest, dlaczego się pojawia i jaki ma zamiar. Myślę, że to w tym przypadku może być kluczowe. No ale tak jak wspomniałam, tutaj są dwie kwestie, jedna bardziej racjonalna, druga mniej i polecałabym przeanalizować obie z nich, znaczy obie, po prostu obie te kwestie. Plus, jeżeli ktoś miał podobne doświadczenie, no to będę wdzięczna za, za napisanie o tym w komentarzu. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do historii numer 3. Hej, już od dawna chciałam podzielić się tą historią. Jest dla mnie dosyć osobista i często wraca do mnie w najmniej oczekiwanych momentach. Nawet jak teraz o tym pomyślę, ciarki mi przychodzą. Od zawsze miałam dziwne, czasami abstrakcyjne sny. Większość z nich jest surrealistyczna. Zdarza się, że jest ona okraszana uczuciem déjà vu, vu, w zależności jak się czyta. Jeżeli czytam źle, to mi poprawcie. Mywałam tak wiele razy tak zwane sny. Szkatułkowe, bardzo męczące. Budziłam się, wykonywałam różne czynności, nagle pojawiało się coś niepasującego do reszty, budziłam się, znowu wykonywałam te same czynności, znowu jakiś element wzbudzał moje zdziwienie, budziłam się i tak w kółko, aż w końcu budziłam się na dobre. Ale, o tym, ale nie o tym historia. Mój dziadek odszedł dobre kilka lat temu, tata mojej mamy. W mojej dziecięcej głowie zapamiętałam go jako wesołego, nieco tyłego staruszka, który sypał żartami i rymowankami jak z rękawa. Ze strony mojej mamy widziałam jednak niechęć w jego kierunku i zawsze zastanawiałam się o co chodzi. Kiedy podrosłam, mama opowiedziała mi, że dziadek za czasów swojej świetności nie należał do grona dobrych osób. Dużo pił w domu bywało różnie, siedział również w więzieniu. Swoją drogą wiele razy pytałam go, skąd z kotwicą na jego przedramieniu. Jako dzieciak zawsze jeździłam swoim palcem po jego konturach, a dziadek tylko śmiał się pod nosem, nigdy nie, na, nigdy nie odpowiadając na moje pytanie. W noc jego pogrzebu miałam jeden z tych moich przerażających snów. Byłam w domu u babci i dziadka, miałam świadomość, że on już odszedł. Wszyscy ubrani byli w stroje żałobne, babcia krzątała się po kuchni, reszta osób też była czymś zajęta. A na tapczanie, na miejscu, w którym dziadek zwykł przesiadywać całymi dniami, siedział właśnie on. Nikt, yy, nikt zdawał się nie zwracać na niego uwagi, tak jakby jego obecność była normalna. Dziadek siedział z opłakaną, skwaszoną twarzą. Patrzyłam na niego, a on po prostu tam siedział, taki samotny. Spojrzałam wtedy na jego stopy były bose, ale nie to zwróciło moją największą uwagę. Były całe ubrudzone w smole, dosłownie kleiły się do posadzki, a on siedział i szlochał, bezradny. Wiem, że dla wielu ten sen nie wyda się przerażający na miarę tego podcastu, jednak mnie uderzył aż do bólu. Rano powiedziałam o tym mojej mamie. Ona przyjęła to ze spokojem, powiedziała, że dziadkowi chyba potrzebna jest pomoc, bo może mieć problem z przejściem na drugą stronę. Dużo się za niego modliłyśmy, nie przyśnił mi się już nigdy potem. Kilka lat później mama powiedziała mi, że mój sen często jej się przypomina w kontekście dziadka i nadal bardzo niepokoi. Wtedy ona modli się za niego na wypadek gdyby znów gdzieś tam potrzebował wsparcia. Pozdrawiam cię serdecznie i życzę spokojnej nocy, Ola. Ja również bardzo cieplutko pozdrawiam i dziękuję za podzielenie się swoją historią. Myślę, że to jest dosyć ciekawy temat, ponieważ u mnie ostatnio w rodzinie też dziadek odszedł i również miałam sen, o którym opowiadałam w podcast wcześniej z serii Historie Widzów. Trochę tym tematem się zainteresowałam, jak to wygląda w przypadku, kiedy ta dusza odchodzi. Czy ona od razu przychodzi, czy, czy może są jakieś dowody na to, albo jakieś teorie związane z tym, co się dzieje z duszą w najbliższym czasie? Znalazłam teorię, która głosi, że bardzo często dusza zostaje na swoim pogrzebie, żeby zobaczyć całą uroczystość. I w sumie to mnie jakoś specjalnie nie dziwi, bo przyznam szczerze, że, że chyba każdy miał taką myśl. Jak, jak tam najbliżsi go pożegnają, nie wiem, ja taką miałam. Jak rozmawiałam ze znajomymi, to gdzieś tam też się to przewinęło. No, i rzecz jasna, u osób, które mają zdolności parapsychologiczne, które mają często sny prorocze, które po prostu widzą więcej, te dusze mogą się pojawić zazwyczaj w formie snu. Rzadko kiedy pojawiają się w formie materialnej, że autentycznie widzimy, że to jest ta osoba. Czasami może jest to jakieś pukanie, stukanie, takie małe gesty. Ja wiem na przykład, że mój dziadek pojawiał się w postaci fajek, ponieważ przez całe życie palił. Więc gdybym ja również miała interpretować sen, o którym napisała autorka, to zinterpretowałabym go w ten sam sposób. Czyli coś lub ktoś nie pozwala dziadkowi przejść na tak zwaną drugą stronę. No i w tym przypadku modlitwa powinna pomóc. Jeżeli nie, no to. No, zdarzają się różne sytuacje, jest teoria, która głosi, że naprawdę dużo dusz błąka się po tym świecie, nie wiedząc w ogóle, że odeszła, albo nie mogąc przejść na drugą stronę, bo ktoś lub coś ich tutaj trzyma, je tutaj trzyma. No ale o tym też już wielokrotnie wspominałam, więc nie będę was zanudzać. Przechodzimy teraz do historii numer 4. Słowem wstępu chciałabym wspomnieć, że niegdyś mocno wierzyłam w zjawiska paranormalne. Następnie miałam okres, że totalnie nic. A aktualnie jestem trochę sceptyczna. Mimo wszystko dopuszczam do siebie myśl, że może jednak niektóre rzeczy nie są tylko wytworem naszych wyobraźni. Za dzieciaka strasznie chciałam widzieć duchy, być osobą otwartą na jakieś zjawiska i ogólnie takie tam. Jednak w samo wywoływanie duchów się nie bawiłam, no i z czasem stwierdziłam, że pewnie nie posiadam tego daru, ale odkąd przysłuchałam twojej historii, to połączyłam jakieś kropki w głowie i stwierdziłam, że podzielę się moimi przeżyciami. Jedno z pierwszych ciekawych zjawisk miało miejsce, gdy chodziłam do którejś klasy podstawówki. Nie pamiętam dokładnie, ale na pewno między trzecią a szóstą klasą. Pokole... Pokolenie gimnazjum HIR. No, ja też. Usłyszałam gdzieś, że jak pomodlę się za zmarłych wieczorem, to obudzą mnie rano. Od zawsze miałam problem ze wstawaniem rano, więc stwierdziłam, że spróbuję. Wieczorem odmówiłam modlitwę, wieczne odpoczywanie i pomyślałam o moich zmarłych dziadkach. Z rana obudziłam się totalnie wyspana, dosłownie kilka minut przed planowanym wstaniem do szkoły. Sytuację powtórzyłam jeszcze kilka razy i działało, ale trochę się z tego przestraszyłam jako dzieciak, i przestałam. Oprócz tego, kiedyś wracając z kuzynem i z siostrą do domu Cioci, z drzewa obok mnie nagle wyskoczyły iskry. Nie wiem co to było, ale się przestraszyliśmy i zaczęliśmy biec w stronę domu. W tej samej miejscowości byłam u innej Cioci, gdzie, będąc już prawie pod domem, nagle walnął piorun na podwórko. Ja oczywiście jak najszybciej wbiegłam do domu, a z całego strachu się tylko wywaliłam i potukłam. No i w moim rodzinnym domu oczywiście również dwa razy miałam bliskie spotkanie z piorunami. Raz z i raz sama, zawsze przed, włączeniem internetu, bo zawsze przed wyłączeniem internetu, bo burza szła. Dosłownie takie same sytuacje, jasno w pokoju, nikomu nic nie jest, nic się nie uszkodziło, tylko inter internet nie działał. Ale po wymianie modemu było już wszystko cacy. W sensie nie wiem, gdzie ten piorun walnął, ale jasność taka, jakby w całym pokoju milion latarek się włączyło taka ze mnie piorunująca dziewczyna hehe. Wspomnę również, że lubią mnie nawiedzać paraliże nocne, jednak są one ograniczone tylko do wrażeń słuchowych. Ktoś będzie tupał obok mnie, zacznie mi szeptać jakieś bełkoty do uszu lub będzie krzyczeć, piszczeć, takie tam. Jednak jest to tylko wrażenie słuchowe, może dlatego, że śpię tylko na boku, patrząc się w ścianę. Wiem jednak, że mogę wtedy zamykać powieki, bo reszta ciała jest paraliżowana. No i od razu wiem, że mam jak najszybciej próbować ruszać jakimś palcem, wtedy szybko to mija. Jest spokój. Oczywiście nie naliczę sytuacji, że coś obok mnie spadło z siebie, albo guma trzymająca matę do ćwiczeń w środku nocy nagle pękła, albo pojedyncze puzle spadły ze ściany i znajdowały się na drugim końcu pokoju. Jednak te wszystkie sytuacje są dość łatwe do wyjaśnienia. Siła sugestii, jakieś oddziaływanie elektryczne, paraliż senny. Ostatnie niedawne zdarzenie jest dla mnie najcięższe do wytłumaczenia. Siłam sobie, że jadę autem ze szwagrem. Prawie potrąciłam jakąś kobietę, ale to nieważne, nie o, tym, nie, nie, nie o to w tym chodzi na szczęście. W pewnym momencie przy zmianie biegów nie mogłam wcisnąć trójki. W ogóle mi nie wchodziła. Potem dwójka mi nie chciała wejść przy redukcji, no i gdzieś niedługo się obudziłam. Ale no, sen jak sen. Jednak mama dzień później chciała pojechać do miasta. Zaraz jak wyruszyła, miała identyczną sytuację. Nie mogła jej wejść trójka, potem przy redukcji nawet dwójka, potem nawet i jedynka i ogólnie padło auto. Na szczęście niedaleko domu, ale no, identyczna sytuacja. Jak mama opowiadała, co się stało, to zdębiałam. Dopiero wtedy dowiedziałam się o moim śnie. Dopiero, dopiero wtedy dowiedziała się o moim śnie. Żeby nie było, auto nie dawało żadnych oznak, że coś się psuje. Nie było nigdy podobnej sytuacji i wszystko było super. Może ktoś będzie miał na to jakieś Wytłumaczenie, ale ja nie mam pomysłu. Swoją drogą moja mama ma na takie zjawiska to jest bardziej otwarta. Nieraz śnili jej się zmarli z rodziny i sobie rozmawiała z nimi, albo zawsze mówi, że jej coś czknie taka pojedyncza czkawka, że, ktoś, że coś ktoś ją wspomina. I nie zliczę ile, ilości razy, w którym zaraz po takim czknięciu ktoś do niej napisał lub zadzwonił. Bardzo się cieszę, że mogłam to wszystko z siebie wyrzucić, bo raczej rzadko mówię komuś o tym wszystkim, bo to takie niby nijakie jest. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia lub wieczoru Kasia. Ja również bardzo cieplutko pozdrawiam i dziękuję za podesłanie swoich historii. Ja myślę, że mimo wszystko te historie są bardzo ciekawe, ponieważ pokazują, że jest wokół nas wiele zjawisk, których nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, i u niektórych pojawia się takie, nie na pewno jest jakieś logiczne wyjaśnienie, nie będę się tym zastanawiać. Natomiast u innych osób pojawia się chęć wgłębienia w to poznania, odpowiedzi, i zazwyczaj w momencie, kiedy zagłębiamy się w temat, kiedy chcemy dowiedzieć się czegoś więcej, to te zjawiska zaczynają być coraz silniejsze. Swego czasu interesowałam się opętaniami i powiem Wam, że pierwsza domena, coś co czyta się wszędzie i jeżeli chodzi o jakieś książki teologiczne, jakieś artykuły, blogi, to jest to, że demon wybiera osobę, która w niego wierzy, która w ogóle wierzy w jego istnienie i to jest wskazanie na to, że tak naprawdę... Im bardziej wgłębiamy się w taką tematykę, tym też ta tematyka może wgłębiać się w nas i nie mówię tutaj od razu o jakichś negatywnych skutkach, ponieważ bardzo często są to pozytywne kwestie, ale myślę, że jednak warto mieć to na uwadze. Ale teraz, moi drodzy, czas na ostatnią historię, historię numer 5. Cześć, długo zastanawiałam się, czy powinnam napisać swoją historię, ale jednak stwierdziłam, że co mi tam może ci ona zainteresuje i opublikujesz ją na swoim kanale. No tak się składa, że mnie zainteresowały. Moja pierwsza styczność z duchami miała prawdopodobnie miejsce po tym, jak mój świętej pamięci dziadek zmarł. Miałam dość sporo różnych historii, więc może je opiszę w miarę krótko poniżej. Dziś opiszę dwie, bo widzę, że i tak bardzo mocno się rozpisałam. Miłego czytania. Historia numer jeden. Pamiętam, że byłam mała, gdy pierwszy raz zobaczyłam coś, co przypominało ducha. Choć przez wiele lat nie przyznawałam się, że cokolwiek takiego widziałam. Miałam może wtedy z lat około 9 i akurat w tym momencie spałam ze starszą o 8 lat siostrą. Był środek nocy, ja leżałam i patrzyłam, patrzyłam się przez siebie. Na początek widziałam coś, co przypominało małe iskierki albo małe świecące kropki, które wirowały, aż zaczęły nabierać kształtu. Najpierw jakby dość niewyraźnie, a następnie coraz bardziej. Zaczynało przypominać mężczyznę, precyzując to starszego dziadka garbił się i trzymał dłonie za plecami, a tak przynajmniej mi się wydawało, gdy to widziałam. Mój dziadek, gdy wtedy jeszcze żył, chodził dokładnie tak samo. Ta postać, którą widziałam, poruszała się od okna w stronę stołu i tak w kółko. Za każdym razem widziałam go coraz wyraźniej, jakby stał tuż obok mnie, normalnie jak żywa istota. Nawet nie wiem, czy wtedy byłam przerażona, czy nie. Nie za wiele pamiętam z tamtej sytuacji. Parę lat później, gdy zapytałam mamę, kto to mógłby być, wyszło na to, że mógłby to być mój dziadek, czyli tata mojego taty, który umarł. Zanim ja się urodziłam i był jeszcze w domu, bo nas ochraniał i bronił, gdy ktoś niewłaściwy chciał tu wejść. Chodzi mi to o inne byty, nie z tego świata. I teraz razy jest jeszcze historia numer 2, do której sobie za moment przejdziemy, ale w trakcie czytania już wcześniej tej historii muszę przyznać, że miałam podobną sytuację całkiem niedawno. Przerwała się ona tylko w momencie, gdy zaczęłam widzieć jakieś takie dziwne iskierki, jakby brokatowe. I dosłownie nie miałam pojęcia o co chodzi, bo byłam pewna, że je widzę, że nagle wokół mnie, nie wiem, jakby magia wings i te sprawy się zaczynają pojawiać jakiś magiczny pył. I nie, żadne cukry pudry wtedy u mnie nie wchodziły. I w tamtym momencie po prostu no, wyszłam, wyszłam z tego pokoju, bo stwierdziłam, że nie, może słońce mnie razi w oczy. No i może mogło też tak być, ale teraz, jak właśnie przeczytałam ten opis na temat dziwnych iskierek, no to od razu mi się on przypomniał. Więc pytanie do Was, czy ktoś miał podobną styczność, czy może ktoś ma większą wiedzę na ten temat, i, i może faktycznie duchy albo dusze pojawiają się w takich postaciach? No ale dobra, historia numer dwa. Po tym jak mój dziadek odszedł, miałam już około 15 lub 16 lat. I wtedy, w tamtym czasie, moja intuicja dużo bardziej się wyczuliła. Pamiętam jak spałam w domku drewnianym, gdzie spędzałam wakacje z rodziną. Jest ognisko, łódka, a i ryby można połowić, a więc i ogródek jest, gdzie są kwiatki, więc każdy mógł znaleźć zajęcie dla siebie. To była noc, nie pamiętam do końca, która godzina, coś koło 3.30, a jako, że domek jest drewniany, to wszystko bardzo dobrze słychać. Gdyś ktoś wchodzi po schodach, czy też po prostu przechodzi przez krótki taras, który mniej więcej miał 6 metrów długości. Gdy sobie smacznie w łóżku, zaczęłam słyszeć kroki. Jeden, drugi i stuk. Jeden krok, drugi i stuk. Słyszałam to raz za razem i coraz częściej. Myśląc sobie, hej, zwariowałam, nie odzywałam się, jedynie nasłuchiwałam leżąc w nocy. Nie bałam się, bo to nie był mój pierwszy raz, pierwsza styczność z duchem, więc przeczuwałam, że nic złego mi się nie stanie. Dobudziłam się rano i spytałam mamy, czy też to słyszała, potwierdziła moje słowa. Mówiłam, że coś słyszała, ale bardzo cicho, a ja to słyszałam jakby ktoś miał wejść i normalnie zapukał, czy wejść na kawę, to było bardzo dziwne. Jedyne co nam przychodzi do głowy to mój dziadek, a tata mojej mamy. Pod koniec życia był już mocno schorowany i nosił laskę drewnianą w ręku. A więc, gdy był pierwszy krok, drugi krok i stuk. To była właśnie ta laska, którą słyszałam pod drzwiami. Pamiętam, że dziadek miał w zwyczaju robić obchód wokół swojego domostwa, a na sam koniec przychodził do mojej mamy, czy to na kawę, czy to na żółty napój z procentami, i nie był to sok pomarańczowy. Ojej, rozpisałam się, ale mam nadzieję, że ci się spodoba. Pozdrawiam, Wicka, Alicja. Droga Alicja, bardzo, ale to bardzo dziękuję za podzielenie się swoją historią, oraz również ciepło pozdrawiam. Przede wszystkim bardzo, ale to bardzo podoba mi się Twoje podejście do spraw paranormalnych na zasadzie, że, że jest to normalne, że przyszedł odwiedzić nas dziadek czy jakakolwiek inna osoba. I pod tym względem myślę, że nie ma się czego bać, ponieważ są to dusze naszych bliskich i z całą pewnością nie mają one złych zamiarów. Ale tak jak mówiłam wcześniej, jednak trzeba uważać, ponieważ zdarzają się sytuacje, gdzie inne, już nie takie fajne byty podszywają się pod, pod duszy naszych bliskich, tylko po to, by zyskać nasze zaufanie. Ale tutaj raczej nic takiego nie miało miejsca. Moje kochanie, jeszcze raz dziękuję wszystkim za wysłanie swoich historii. To by było na tyle, jeżeli chodzi o historie, które przed, przygotowałam na dzisiaj. Oczywiście mail znajduje się zarówno w opisie, jak i w przypiętym komentarzu, więc czekam na Wasze historie. I zachęcam Was do wzięcia udziału w naszej małej zabawie, czyli osoby, które dotarły do końca, a mianowicie do tego momentu piszą sen, ponieważ jest to najczęściej przejawiający się motyw w tej serii. Jak zawsze zachęcam Was też do dołączenia do grupy na Facebooku. Link znajduje się w opisie, a jeżeli Was fantazja poniesie, to zapraszam też na Instagrama. Do usłyszenia.